że ma warunki stworzone takie, bo nikt, wychodzimy z założenia, że nikt majątków żadnych do grobu nie zabierze. Wszystko musi zostawić. A jeśli zostawi, a tu ma autorytet, tu może siedzieć z pozycji moralnej, autorytetu swojego ja, swojej osoby, prawda, uznany przez drugich, prawda, zespół uznany. Ponieważ ja jestem wojskowym człowiekiem i mam wykształcenie wojskowe również, więc też uznawali, że ja przecież to wykształcenie w okresie zdobyłem w okresie komuny, prawda? W okresie tego. Jak jest pewność, że ja jestem czysty, prawda? Że ja się ten. No więc, co, ja może się zapytam. No więc ponieważ. Może tak, ja przepraszam. Gdybym w czasie II wojny światowej do jakiej formacji pan należał, przystąpił? Do Armii Krajowej czy do Armii Ludowej? Ja zostałem wciągnięty jako jeden z najmłodszych ludzi zaraz w 1944 roku, prawda, po powstaniu warszawskim. Zostałem wciągnięty do wojska. I w wojsku zostałem od razu wciągnięty do jednostki lotniczej. A ponieważ w tej jednostce lotniczej zaraz początkowo było nabieranie, szukanie ludzi bardziej zdolnych, bardziej odpowiadających lotnictwa, prawda? No więc skierowano mnie do szkoły lotniczej. I w tej szkole lotniczej nabyłem prosto możliwości. Wygrałem konkurs dotyczący pilotażu, prawda? Szkoły na pilotaż. No i zacząłem tam do tej szkoły, znaczy byłem tam skierowany i zacząłem tam studia. Ale ja nie miałem wykształcenia. W czasie okupacji nie mogłem kończyć wykształcenia wcale. Żadnego, no, bo byłem w takim terenie, gdzie nie było możliwości, a byłem za młody do tego, żeby pewne rzeczy rozumieć inaczej. No tak. No więc w tej szkole, ale przed końcem tej szkoły, prawda, kiedy już samodzielnie zacząłem latać, prawda, no więc akurat miałem. No, wspomniałem się na samolocie szturmowo-myśliwskim i miałem wszystkie elementy bojowe tego samolotu, bo musiałem mieć sprawy dotyczące walki powietrznej, dotyczące bombardowań, strzelań, prawda, dotyczące lotów niskich i średnich i wysokich. No więc to wymagało bardzo dużego poziomu, dużej pracy, bardzo usilnej. Ponieważ mnie to ciekawiło, organizacja, tam ciągle siedziałem nad tymi elementami szkoleniowymi, żeby po prostu poznać się z taką czy inną. No i nie dokończyłem tego. Swojej możliwości, bo trafiła mnie katastrofa, no i zostałem po prostu w dwóch z takim pilotem, który szkoleniowym, który był wykładowcą i szkoleniowym. I na takim egzaminacyjnym kursie no on po prostu wyszedł z takiego myślenia, żeby po prostu no, wszystkie elementy najgorsze wytworzyć w tym locie, prawda? No i ponieważ lot odbywał się parą samolotów, dwóch samolotów na poligonie, specjalnym poligonie, który wykonywał wszystkie elementy
tego lotu, prawda? A więc zarówno strzelania, jak i bombardowania, jak i po prostu wyszukiwania przeciwnika. I w tym locie koledze z drugiego samolotu, bo to się schodziło w takim kręgu, prawda? I przychodziło się do nurkowania i wyprowadzenia z nurkowania przez uderzenie, rzucenia bomb na, do tarcz, prawda? No i on tak przycisnął na bardzo niskim poziomie, bo myśmy, ja nie wyprowadzałem samolotu z niższej wysokości niż 70 metrów, prawda? Jak miałem wysokość 70 metrów, to już wiedziałem, że to jest ostatni u mnie punkt, żeby wyprowadzać, prawda? No więc w tym czasie, kiedy on przyłożył to dobrze, prawda, samolot zeszedł tak, z takim ślizgiem nad lasem i zawadziliśmy o drzewo skrzydłem. No i samolot, jak zawadził, to samolot się obrócił 180 stopni i już nie można było wyprowadzić, trzeba było uderzyć w drzewa, prawda. A przewrócił się do góry nogami? Nie, ja przy uderzeniu to nie było tak, żeby do góry nogami. To nie był taki element. Zresztą nie było to możliwe, żeby się odwrócić nogami do góry, ponieważ nie ma takiej możliwości prowadzenia, bo to jest inny element. Tak, skrzydłem zawadziliście o drzewo. Bo to jest tak, jak samolot schodził do nurkowania, to jak schodzi do nurkowania, to on ma jedno skrzydło do ziemi, a drugie do nieba. W takim położeniu, bo jest samolot w skręcie, on idzie z koła, prawda? Z koła schodzi, z koła i podchodzi do nurkowania. A jak podchodzi do nurkowania z koła, to musi się położyć, prawda? Musi się położyć. A ponieważ w powietrzu nie ma takich elementów, gdzie jest powietrze zawsze jednakowe, tylko są przerwy, są takie puste miejsca powietrza. I samolot, jeżeli trafi do tego pustego miejsca, to on dokonuje takiego ślizgu, prawda? I niezależnie od pilota, od możliwości, ten ślizg jest trudny do uchwycenia. Dlatego jak samolot jest na niskiej wysokości bardzo, to nie utrzymuje tego poziomu wysokości, no to on musi po prostu uderzyć w coś, prawda? No więc tutaj była ta sytuacja, że uderzyliśmy o drzewo i samolot poszedł w las, a więc te działka na samolocie, ja miałem dwa działka 23 mm i dwa karabiny maszynowe 7 mm i miałem również dwie rakiety oraz bomby, bo to samolot szturmowy, prawda? Jeżeli ma takie uzbrojenie, jedne do tego główne działko 37 mm, no to jak takie uzbrojenie, to samolot jest obciążony bardzo i po prostu musi to być pilot, który może na takim samolocie latać, prawda? Musi być dobrze wyszkolony. No wtedy na tym bojowym locie, jak uderzyliśmy, to samolot został rozbity na cztery części. Rozsunkowany na te. No i tamten mój pilot, ten instruktor, zginął na miejscu wtedy. No, a ja z kabiną, bo dwie kabiny są takiego samolotu szkoleniowego, prawda?
i ja z tą kabiną razem zostałem oderwany i wyrzucony na ten. I tak w tej kabinie siedziałem, ale jak odzyskałem przytomność, to byłem taki po prostu, no zorientowałem się, że tutaj już jest, dla mnie to jest koniec, prawda? I jakoś mi się udało, bo to było w lesie, to było po prostu daleko od miejsca, gdzie można było uzyskać pomoc, bo nawet ta ekipa, która była do kontroli lotu na poligonie, prawda, bo jest radiostacja i kontroli lotu, lot zostaje taki kontrolowany, prawda, no więc oni daleko są, kilkanaście kilometrów od miejsca wypadku i oni nie mogli mi udzielić żadnej pomocy, prawda. Więc ja, udało mi się tak jakoś wygrzebać z tej kabiny i wyszedłem z tej kabiny. Jak wyszedłem z tej kabiny, to próbowałem się wydostać w jakiś sposób na drogę z tego miejsca tam, jakąś dróżkę. No i jest taka, przez las taka idzie droga, prawda, jak się doszedłem do tej drogi, prawda, to taka droga, no wiejska, taka, że samochód nie mógł jechać, tylko wóz drewniasty, prawda. No i tam zobaczyli ludzie na polu, co robili, prawda, że jest samolot spadł, prawda, że coś ten. I zaczęli z tym wozem jechać tą drogą do tego miejsca wypadku. Ale ja już nie przeszedłem tej drogi, bo chciałem przejść na drugą stronę tej dróżki, ale już na tą dróżką mnie już złożyło, prawda. Ja straciłem z powrotem przytomność i tam po prostu jak oni podjechali, ci ludzie, ten właściciel tej działki, gdzie tam był, to próbował mnie tam w jakiś sposób podnieść i włożyć na ten wóz rabinerski, a on miał taką ścianę na tym i chciał mnie wieźć gdzieś do bliższego ośrodka tam na wiosce. No ale w międzyczasie znaleźli mnie, bo ja z jednostki od razu była informacja, że samolot spadł. Wobec tego samolot drugi taki, no taki tylko kontrolny, prawda, mały samolot, zaczął pilot latać i szukać tego miejsca i znalazł to miejsce, to od razu tam lądował na takim lądowisku małym na poligonie i wzięli tą radiostację, co była na poligonie i zaczęli jechać tą radiostacją. Przyjechali, ale pilot ten, który przyleciał, przywiózł lekarza, zabrał ze sobą, prawda, na pokład i lekarza do udzielania pierwszej pomocy, jeżeli będę żył, prawda. No i tak się to stało, że w jakiś sposób mnie tam na ten samolot wsadzili jeszcze później, zamiast tego lekarza przyleciałem na miejsce stacjonowania jednostki. No i stamtąd zabrano mnie do szpitala. I w szpitalu dopiero konsultacja. Ja w tym szpitalu odzyskiwałem taką niepewną, jeszcze pamiętam, świadomość trochę i niektóre słowa usłyszałem, te, które między lekarzami była taka konsultacja i przyleciał zaraz dowódca wojsk lotniczych. Tym lekarzom powiedział, że wszystko muszą zrobić, żeby mnie wyratować, bo będę bardzo potrzebny do analizy, bo to jest wyjątkowy wypadek, gdzie rzadko kiedy ktoś z takiego lotu się wydobędzie. No więc tutaj miałem taką... To był taki jeden z przypadek
gdzie przeżycia były bardzo ciężkie i bardzo ostre. A drugi taki moment już w wojsku, później jak po wyleczeniu, zostałem przerzucony do działania też w lotnictwie, cały czas jestem w lotnictwie, byłem, no to jeszcze próbowałem później po uzyskaniu zdrowia, a leczyłem się półtora roku w takim pełnym leczeniu. Po uzyskaniu zostałem skierowany do jednostki, do takiej pracy sztabowej. No i tam dalej działałem, a działałem w takim kierunku, żeby skończyć studia, żeby skończyć wykształcenie jakieś, prawda, bo ja miałem tak możliwość, ja nie mam rodziny takiej, żeby mnie rodzina pomogła, prawda, żeby mnie, ja nie miałem rodziny, ja byłem sam, prawda, a jeśli byłem sam, no to musiałem się starać o to, żeby coś zabezpieczyć, przyszłość życia, bo to różnie może być, prawda, to jestem po takiej katastrofie, że ja miałem przez pół roku niewładną połowę ciała. Niewładną, po prostu nie miałem. Ja miałem takie leczenie, które dzisiaj, gdybym to pokazywał, jak to się odbywało, no to by się każdy zdziwił, że coś takiego mogło być brane pod uwagę. Będąc w wojsku po ukończeniu wszystkich studiów, bo musiałem i maturę zrobić, prawda, i studia, i dostać się na studia, prawda, no to tak mi się to wszystko inaczej zaczęło kręcić, prawda. Ja myślałem zupełnie innymi kategoriami w tym czasie, ale o tym nikomu nie mówię, ale zdobywałem książki takie, które nie były dostępne do kształcenia tego rodzaju, które ja podejmowałem. I w 68 roku, po ukończeniu, w 65 roku skończyłem studia. W 68 roku wyszedłem z wojska, chociaż było to bardzo trudne. Ale nie zgodziłem się z sytuacją, jaka wynikła udział Wojska Polskiego i wojska jako takiego udziału w Czechosłowacji. Ja, ponieważ pracowałem na stanowisku dowodzenia, byłem zastępcą szefa wydziału dotyczącej kierowania lotami na stanowisku, głównym stanowisku dowodzenia wojsk Układu Warszawskiego. Po prostu zostałem skierowany do Czechosłowacji na rozpoznanie, na kontrolę sytuacji, jaka wynikła w dowodzeniu w Czechosłowacji, w Pradze. No i tam po prostu zrozumiałem w tych rozmowach, które ja prowadziłem z oficerami, z tymi oficerami, którzy współpracowali z Centralnym Stanowiskiem Dowodzenia w Warszawie. I wypowiedziałem się na naradzie Ministerstwa Obrony Narodowej. Wypowiedziałem się przeciwko udziałowi Wojska Polskiego na Czechosłowacji. No i to przyczyniło się do tego, że utraciłem stanowisko. A jak utraciłem stanowisko, to zacząłem czynić starania o wyjście z wojska. Uzasadniłem to katastrofą lotniczą, jaką miałem dokumentu, że uznali mnie za niepełnosprawnego. No i być może, że to przyczyniło się do tego, że udało mi się wyjść z wojska.
jak mi się udało, no to tak teraz cały czas po wyjściu z wojska zostałem przyjęty do szkolnictwa jako człowiek wojskowy, jako lotnik, no to prowadziłem zajęcia w szkole i na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Akademii Rolniczej. Miałem takie wykłady dotyczące wojskowości, przygotowania wojskowego ludzi. Ale pan był tylko chyba jeden z wyjątków, którzy sprzeciwili się interwencji. No tak, tak? No więc... Piękne życiorys, panie Bóg. No. Bardzo, bardzo wyjątkowy, ale dlatego, że powiem tak, że skorzystałem z pewnej sytuacji takiej, że mój brat rodzony, nie byliśmy razem nigdy prawie od dziecka, ale mój brat rodzony ożenił się z siostrą żony Gierka. No kto by to pomyślał? No. I ponieważ on był mężem siostry żony Gielka, no to był tam blisko z tym. Ja ukończyłem studia, miałem perspektywy takie, że mogłem ten. I dostałem propozycję, będąc, pracując w szkole. Jak Gierek został pierwszym sekretarzem, ja byłem w szkole wizytatorem i członkiem zespołu do spraw programów szkolnych w Ministerstwie Oświaty. Taką miałem funkcję jako wizytator kuratorium warszawskiego, jednego z największych kuratorium, być członkiem zespołu do spraw programów szkolnych i jednocześnie członkiem zespołu do spraw wymiany doświadczeń międzynarodowych. Ja jeździłem z innych krajów socjalistycznych na kontrolę programów szkolnych, wykładów i wychowania młodzieży. No to miałem szansę, żeby tego... I dostałem propozycję kuratora warszawskiego, żebym ja napisał starania, rozpoczął o skierowanie mnie jako wizytatora do szkół, ambasad, które zagraniczne są prowadzone przez Polską Ministerstwo Oświaty, które szkoli się rodziny tych ambasad zagranicznych. No ale ja nie znałem, nie miałem języków, bo ja nie uczyłem się języków specjalnie. Chociaż byłem przygotowany, ale to nauka mnie, po prostu mam kłopoty z uszami, ze słuchem od samego początku i dlatego no, nie mogłem, nie interesowało mnie to tak bardzo, prawda? Nie miałem takich zasług w tym kierunku. No to sobie pomyślałem, że tam jak będę jeździł za granicę, to dobrze by było znać języki, prawda? Bo tam trzeba porozmawiać, nie tylko po polsku, prawda? No i dlatego nie za bardzo się chciałem. Ale dostałem propozycję, żeby po prostu zgłosić się. Wezwany zostałem do Komitetu Centralnego, do biura Gierka. No i Gierek mnie w tym czasie nie przyjął na tym pierwszym spotkaniu, ale przyjęła mnie żona, ona Gierka, i ona ze mną rozmawiała, że ona przekaże to, o czym ja będę dyskutował, co mnie interesuje, i że przekaże to mężowi i dostanę zawiadomienie. I po miesiącu czasu dostałem zawiadomienie z KC, żeby się zgłosić do Komitetu Centralnego, do sekretarza biura Gierka. I tam będę miał rozmowę, co mnie dotyczy. No ale ja
z tej rozmowy z tym facetem, z tym sekretarzem, z którym rozmawiałem, a rozmawiałem i z Maciszewskim również, a Maciszewski był sekretarzem do spraw szkolnictwa w ogóle. I miałem dostać po tych rozmowach po prostu propozycję do pracy tam w KC. No i do tej rozmowy nie doszło, bo miałem nieco inne poglądy. I tak się skończyła moja kariera. Po prostu ja po tym całkowicie zrezygnowałem ze szkolnictwa, ale zrezygnowałem ze szkolnictwa i z tego powodu, że nie zgodziłem się z takiego sympozjum, które po kontroli wizytacji szkół w Rosji była takie sympozjum, było do wymiany tych doświadczeń publicznych ze wszystkich krajów. I na tym sympozjum ja miałem wystąpienie. Po tym wystąpieniu była przerwa i w czasie tej przerwy podszedł do mnie kurator moskiewski na rozmowę, że jemu się moje wystąpienie nie bardzo podobało, bo ja podważyłem program szkolenia w Moskwie, bo miałem wizytację w czterech okręgach. To jest kijowskim okręgu, moskiewskim, mińskim i leningradzkim. I te moje prace wizytacyjne po prostu przyczyniły się do tego, że ja podważyłem niektóre elementy kształcenia, prawda? A jak podważyłem co, no to nie spodobałem się, bo oni wszystkie działania państwa polskiego w czasie, kiedy byliśmy uzależnieni od Rosji, były kontrolowane i narzucane przez Moskwę. To, co było w Moskwie zatwierdzone, to było do wykonywania w Polsce. Polska nie mogła odstąpić od niej. I szkolnictwo, ja podważyłem szkolnictwo ze względu na to, że ja miałem, byłem wizytatorem i takim doradcą do kształcenia młodzieży, prawda? No to po prostu miałem swoje jakieś przekonania, prawda? Inne, inaczej. I tak w czasie tej rozmowy, kiedy podszedł ten kurator moskiewski i mówił do mnie: no zdrasujcie towarzysz, ja chcę z wami niemnożko pogawarić, może. No to ja tak rozmawiałem z nim, chodziłem i potem on na zakończenie tego spotkania powiedział: no słysz towarzysz, ja chcę was kazać, to ty tak no, prawilno dumajecie, jeszcze wam nada paniastwo, nas uczonych mnogo, roboczych, nie? A więc program miał być dostosowany do robotnika, do pracownika, do wykonania, a nie do myślenia, prawda? No i że oni mają myślących i my musimy to realizować. Ja sobie pomyślałem, że jak to? Coś mi tu nie gra, bo mnie szkolono i ja miałem wiedzę taką, że Polska, jeśli chce być samodzielnym krajem, to musi mieć swoich wykształconych ludzi, żeby oni nawiązali... To samo się teraz dzieje, tylko że z Brukseli. No więc po prostu od tego momentu, po przyjeździe do Polski, a po powrocie do kraju, ja wyraziłem przekonanie, że moje miejsce tam już jest spalone. I po prostu zrezygnowałem z pracy w szkolnictwie i założyłem własną działalność
gospodarczą, żeby się utrzymać dalej. No i tak do dzisiejszego dnia żyję, dopóki żyję, powiedziałem sobie, że dla mnie nie istnieje nic na świecie, żadne z tego. Mam takie przekonanie, że Polska to jest Polska, to jest mój kraj i ja już tyle skorzystałem z tego kraju. Dzięki temu krajowi mogłem coś zdobyć, jakąś pozycję, prawda, społeczną czy inną. No to nic mi nie pozostaje, tylko tak. No ja uważam, dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja uważam, że pan jako patriota, to chyba pan został już zrehabilitowany. Mam nadzieję. Ja nie biorę tych rzeczy pod uwagę, ale dostałem taką ocenę i z bractwa i jeszcze tam dostałem taką możliwość, że mam być mianowany na stopień generalski. To tak. No, dostałem taką... Gratulujemy. No, gratulujemy. No. Tak, że mam być po prostu mianowany na stopień generalski, dlatego że moje prace, moja działalność, prawda, to jest taką zasługą na to, że ja powinienem się reprezentować nieco inaczej, prawda, żeby uzasadnić pewne sprawy i żeby mieć ten większy autorytet. No, dla mnie to jest nie takie znów wielkie sprawy, nie są takie wielkie sprawy, żeby po prostu tak się cieszyć tym. Nie. Mnie zależy na tym, żebym oddał mnie najważniejszą sprawą i największym osiągnięciem, największym sukcesem, największą radością będzie to, jeśli uda mi się stworzyć organizację polityczną, która by objęła władzę w państwie. Bo jest taka możliwość, ja jestem pewny, przekonany w tym, że my musimy odzyskać władzę w państwie, a żeby władzę odzyskać, to trzeba do tego przygotować. Nie tak jak tego, że przygotuje się partia jakaś, prawda? I partia obejmuje, wyciąga ten, przepłaca ludzi, wykombinuje możliwości swoje i zdobywa władzę. Ale partia nie ma, żadna z tych partii nie ma właściwego programu państwa. Dotychczas to, co ja rozmawiałem, bo miałem rozmowy we wszystkich partiach, bo mnie wszędzie ciągano do tego, żebym ja w tej partii był członkiem. I dano mi tą rzeczkę zieloną, taką mam program. Dałem ten program do wszystkich partii. W celu takim, żeby oni to próbowali rozwijać. Ale każda z tych partii zaproponowała mi stanowisko jako kierownika programu, do opracowania programów partyjnych. I żebym ja był członkiem tej partii. Ja takiej partii, jak te wszystkie, ja wszystkich przekonałem się, kto to jest i co to jest, z czym się to wiąże, to w ogóle nie chciałem tam być nigdy. Ja mogłem pracować jako pracownik, prawda? Mogłem tam pomóc, prawda, coś, ale bez wystawienia mojej osoby. Bez po prostu tego, bo ja nie zgadzałem się z żadną koncepcją. Żadną. Po prostu nie zgadzałem. Myślałem, że w końcu Leper będzie mógł się w jakiś sposób oderwać, prawda, od tej sytuacji. Byłem na rozmowie z Leperem razem z jego sztabem kierowniczym, prawda, w Sejmie. No i próbowałem tam po prostu się przekonać, czy Leper ma takie możliwości. Leper mi zaproponował od razu, bez tego, zaproponował mi stanowisko
zawołał tego członka zespołu, który był kierownikiem programu. Leper napisał program, taką książkę wydał nawet, która, no ja się, jak ja wziąłem tą książkę i przeczytałem to, to uznałem, że Leper nie ma pojęcia o przyszłości rolnictwa. Nie miał, bo jeśli się pisze coś na piśmie, jeśli się tworzy coś w jakimś koncepcie, prawda, no to musi być jasnie sprecyzowane pewne rzeczy. A jeżeli nie ma tych, nie są brane pod uwagę te podstawowe elementy, no to nie można się przedstawiać jako twórca tego, bo to jest niemożliwe. I dlatego po rozmowie z Leperem i z jego sztabem, bo jestem wicemarszałkiem Sejmu, z tą panią, rozmawiałem również z prawnikami też na temat pańskiej. Nie wyszło, ta rozmowa nie wyszła, ja nie przyjąłem tego stanowiska kierownika programowego, bo nie widziałem takiej możliwości realizacyjnej. I dlatego odstąpiłem. No, a potem Leper zginął, to już mnie to nie dotyczyło wcale. I tak z dzisiejszego dnia nie tego. I to jest ostatni dokument, no ostatni, mam nadzieję, że to ostatni dokument, który... No to jest to z tego programu, bo tylko część. To my możemy to zatrzymać? Proszę? My możemy to wziąć do Wrocławia? Nie, bo to jest tylko jeden. Dobrze, to przy następnym spotkaniu porozmawiamy może tak, jeszcze, bo teraz już teraz to były takie... Na obrady się spóźnimy. Tak. Czy pan się zgadza, żeby tak się zatrzymać, zakończyć tak, tą rozmowę, bo rozmowę zakończyć, nagraliśmy 2 godziny. Ja mogę rozmawiać... No niekoniecznie, nie wiem, czy będziecie państwo mieli następne jakieś spotkanie. Następne czy... jest w zamku za miesiąc, gdzieś na południu Polski. Zamku jakim? Zaraz się dowiemy, gdzie Lądku, będzie następny. W Lądku Zdroju? Nie. Wiśnicz. Wiśnicz. Ja? Wiśnicz. Myślisz? Wyśnicz. Wy. Napisz to na kartę.